Szczęść Boże, ksiądz Ryszard Halwa. Państwa moim gościem jest pani Maria Sędziak, specjalistka od medycyny naturalnej. Witamy kolejny raz w studio. Witam serdecznie księdza, witam serdecznie szanownych państwa. Pani Mario, w komentarzach niektórzy ludzie mówią, że na przykład pani wymienia choroby, które leczy, wspomaga pacjentów. Czy to się da wszystko wyleczyć, bo jest tyle wymienionych chorób? Proszę się odnieść do tego. Na portalu prawy.pl w zakładce Zdrowie i Uroda jest artykuł, w którym można zapoznać się z moimi kwalifikacjami, jak i z listą chorób, które można leczyć, wyleczyć, wspomagać leczenie, prawda? Nie wszystko da się wyleczyć, bo niektóre choroby, na przykład z racji zaawansowania, są już tak poważne na takim etapie, prawda, końcowym, bo zgłaszają się ludzie na różnych etapach z różnymi jednostkami chorobowymi. No i na przykład jeśli chodzi o nowotwory, jeśli się za późno człowiek zgłosi, bo wiadomo, że im wcześniej, to tym lepiej, tym większe szanse są na wyleczenie. Czyli natomiast w późnym stadium rozwoju to chyba da się i w jakiś sposób zatrzymać częściowo tę chorobę. Tak to wygląda? Tak, spowalniać. Tak. Spowalniać na tym późniejszym etapie, kiedy już wiadomo, że no niewiele pomoże, prawda, jest tam kilka procent szans na wyleczenie, no to zawsze możemy jeszcze przedłużać życie, zwiększyć komfort życia pacjenta, żeby nie cierpiał. No ale zachęcam państwa do profilaktycznych badań na pewno. Raz do roku, raz na 2 lata to jest konieczność. Czyli żeby nie było dopiero zwrócenia się do pani czy do lekarza z medycyny akademickiej, tak, za późno, tylko wcześniej, bo łatwiej jest we wcześniejszym stadium rozwoju leczyć. Dokładnie. Otóż spotkałam się w swojej praktyce z pacjentami, z ludźmi, którzy na przykład późno wykryto u nich chorobę, zwłaszcza nowotwory, dlatego że nawet jak na przykład kobieta przy myciu wymacała sobie guzek w piersi, to ona, no spotkałam się z taką panią, która omijała potem tą okolicę, bo bała się, że to jest coś złego. I ona jak gdyby wypierała ze swojej świadomości, że jest chora, bojąc się tego miejsca. Ona nie chciała. Czyli nawet rozumiem, wiedzieć, że ona bała się nawet zgłosić się do specjalisty. Tak, dokładnie, bo ona bała się tej diagnozy, że to będzie nowotwór. No i akurat u tej pani się okazało, że to nie był nowotwór, że to był guzek łagodny. Ale no nie zawsze jest takie szczęście, że to będzie guzek łagodny. Więc naprawdę serdecznie namawiam i zachęcam do robienia badań profilaktycznych co jakiś czas, takich standardowych, prawda? Podstawowe badania należy zrobić, jak morfologia krwi, badanie wątroby, nerek, prawda? Lekarz rodzinny zleci takie badania, bo od tego właściwie zaczynamy. Jakiekolwiek objawy chorobowe państwo macie, to należy zacząć od badań. A proszę powiedzieć, pani Mario, jak często powinniśmy się badać? Czy raz na pół roku, czy raz na rok? No to zależy. Jeśli człowiek się ma dobrze, prawda, no to w określonym wieku już, no po 40, prawda, piękny wiek, ale trzeba już badać na przykład co 2 lata. Wcześniej, no to zależy od przypadku. Jeśli ktoś jest chorowity, to powinien częściej się badać, jak gdyby na jemu właściwe schorzenia. No ale też zachęcam do przyjścia do mnie, na przykład, czy do innych specjalistów medycyny naturalnej, najbliżej państwa miejsca zamieszkania. Bo rozumiem, że pani przyjmuje we Wrocławiu i Warszawie, czyli w dwóch miejscach, tak, u nas. Tak, dokładnie, to... ale do specjalistów, którzy są po dobrych szkołach, którzy mają dobre doświadczenie, duże zawodowe, gdyż no, są też osoby, które po krótkim kursie kilkumiesięcznym już myślą, że są w stanie poradzić sobie, prawda, z chorobami, które są trudnymi chorobami i na przykład jest leczenie, no chociaż to nie można nazwać leczeniem, suplementami, tak zwane suplemenciarstwo dla mnie, no przepraszam za wyrażenie, ale widziałam już wielu szkód poczynionych tym sposobem, no właśnie, prawda, proszę kiedy podać osoby przykład. Nieupoważnione, jak gdyby, które wyłącznie na przykład wiedzę
o suplementach pozyskały z firmy, która rozprowadza te suplementy i te osoby są święcie przekonane, że to jest panaceum na przykład na wszystko, a nie mają żadnego wykształcenia medycznego, żadnego na przykład. Czy to sprzedawca sklepu zielarskiego, prawda, który nie ma kompletnie wykształcenia w kierunku diagnozowania pacjenta i on dobiera, prawda, preparaty do tego klienta, który przychodzi do sklepu. Otóż to nie jest dobry kierunek, bo można się pomylić i nie ma czegoś takiego, jak jest lek na raka, lek na nerki, lek na serce, lek na wątrobę. Muszę powiedzieć, jak się ma medycyna naturalna do medycyny akademickiej. Bo niektórzy ludzie uważają, że na przykład tylko medycyna akademicka, a inni odwrotnie. Otóż ja jestem takiego zdania, że nie powinno być medycyny naturalnej i medycyny akademickiej. Powinna być jedna medycyna, integracyjna tak zwana. Czyli żeby harmonia nie rozdzielać. Być. Tak, harmonia. Harmonia i podążanie za organizmem, prawda? Bo podążamy za możliwościami organizmu, ustalamy przyczyny tych chorób. Stąd też jest możliwość leczenia tej całej listy chorób wymienionych na portalu. No i na przykład tutaj medycyna akademicka, zwolennicy medycyny akademickiej, mam głęboki szacunek do medycyny akademickiej, współpracuję z wieloma lekarzami, ale niektórzy na przykład no tak bardzo są zaangażowani w swoją tą w swój chemiczny kierunek, że nie uznają niczego, co jest naturalne, prawda? Natomiast zwolennicy medycyny naturalnej są bardzo antynastawieni do medycyny tej akademickiej, chemicznej, rozumiem, nawet do badań. Rozumiem, że pani nie wymaga od pacjenta, jeżeli jest trudny przypadek, badań. Prawda? Dokładnie, różnych. Nawet przy jakimkolwiek przypadku, nawet jeśli ktoś przychodzi, żeby po prostu przebadać się, prawda, bo też przychodzą takie osoby, które no, chcą, żebym ja stwierdziła, co im jest, prawda? No więc zacznijmy, proszę Państwa, od badań, bo to jest nawet taka kwestia szacunku do samego siebie, prawda, człowieka, żeby przebadać się raz na jakiś czas. Bo ja też muszę wiedzieć, z jakiego punktu startujemy, w jakim stanie znajduje się organizm, zwłaszcza jeśli są poważne, przewlekłe choroby. I niektórzy pacjenci na przykład boją się poprosić lekarza rodzinnego, wiele lat nie chodzą do lekarza rodzinnego, tylko gdzieś tam ponawiają recepty, ale nie badają się, prawda? Nie ma nawet co pół roku w niektórych przypadkach na przykład choroby tarczycy, niedoczynności czy nadciśnienie, no to wypada jakieś tam badania zrobić, czy nowotworowe, no to są badane, prawda? Bo są pod opieką poradni specjalistycznej, ale nieraz pacjenci boją się poprosić lekarza rodzinnego o wystawienie skierowania na podstawowe badania. Otóż, proszę Państwa, należą się Państwu te badania. No, słyszałam, że nawet raz na pół roku, nawet jak się nic nie dzieje, taka morfologia na przykład, podstawowe parametry wątroby, nerek, prawda, trzustki, co jest bardzo ważne, bo nieraz no, po roku czasu, zwłaszcza kiedy człowiek jest już no, w starszym nieco wieku, no to zmieniają się te, prawda, parametry w krwi i ostatnio miała taką starszą panią, która twierdziła, że ma świetne badania, świetne wyniki badań, które były robione 4 lata wcześniej. O. Natomiast no, z tego jak pani wyglądała, to no, stwierdziłam, że nie wygląda pani świetnie po prostu na człowieka zupełnie zdrowego i zaczęłam swoimi metodami badać i otóż jakby pomogłam w wykryciu guza nowotworowego. Odesłałam również tą panią na badania do rejonu i się okazało, że diagnoza moja się potwierdziła. Czyli nowotwór. Dokładnie. Stąd zachęcam do kontroli przynajmniej raz na 2 lata, raz na rok
USG podstawowe, prawda, brzucha, tarczycy. Teraz żyjemy w świecie, prawda, o zanieczyszczonym powietrzu, z dużą chemią, ilością chemii w żywności, więc nie Czyli wiemy. Czyli dieta jest też bardzo ważna, bardzo tak? Ważna I rozumiem, że pani ustawia też dietę. Jak najbardziej. Otóż wizyta wygląda tak, że zaczynamy od oglądania wyników badań laboratoryjnych i obrazowych. Ja po prostu muszę wiedzieć, z czym ja mam do czynienia, z jakiego punktu wyjściowego ja startuję, prawda? I to jest też i dla Państwa ważne, bo ja wiem, na czym stoimy, co mam podać, jakie preparaty, jakie rośliny dobrać do tej receptury, bo ja sama układam receptury. I indywidualnie do danego pacjenta. Indywidualnie do danego pacjenta. Można też podawać gotowe receptury w postaci tabletek lub kuleczek, tylko że na przykład jeśli potrzebujemy zapewnić jednemu organizmowi, który ma kilka różnych problemów, bo problemy zawsze w parze występują. Jedno schorzenie wywodzi się z drugiego i tak jest najczęściej. I wówczas na przykład możemy dobrać gotowe preparaty, które są tańsze jak najbardziej, tylko że tam już są składniki ustalone przez kogoś, tak zwane uniwersalne. A to, co jest uniwersalne, to jest słaby efekt, po prostu. W pełni skuteczny. Nie, są przypadki, gdzie wystarcza taka uniwersalna receptura. Natomiast przy bardziej zaawansowanych przypadkach, zwłaszcza kiedy chorób jest kilka i kilka przyczyn doprowadziło do tych chorób, to musimy podać więcej tych składników i wówczas musimy podać kilka preparatów, a w tych kilku słoiczkach będzie no, sporo roślin, prawda? Czasem to są cztery preparaty różne, czasem pięć. I z czego na przykład połowa roślin jest niepotrzebna do tego człowieka indywidualnie, po prostu gdybym dobierała recepturę, co też robię, to stwierdzam, że te rośliny niektóre wręcz będą przeszkadzać w działaniu. Prosty przykład, kamica pęcherzyka żółciowego i możliwa dostępna receptura w sklepie zielarskim, bo nie mamy, prawda, tysiąca receptur, nie mamy aż takiego dobrobytu pod tym względem, więc musimy lubić to, co mamy, prawda, z tych gotowych rzeczy. Otóż receptura gotowa, bo pan mnie prosił o dobranie czegoś taniego, gotowa receptura zawierała składniki rozpuszczające kamienie żółciowe, tylko tutaj uwaga, takie wieloletnie kamienie żółciowe, które już niektórzy mają po 5 cm wielkości. Pacjent taki był i 30 lat już miał te kamienie, już był stan naprawdę niebezpieczny dla zdrowia przez te kamienie, to takich kamieni się już nie ruszy niczym i bezpiecznie jest no, w takiej sytuacji już usunąć ten pęcherzyk żółciowy, ale jakby nie nadużywać tego usuwania, jeśli kamienie są świeże, no to nie powinno się natychmiast kierować na usuwanie pęcherzyka żółciowego, tylko Czyli trzeba spróbować zawalczyć. Pomóc. Dokładnie, naturalnie. Dopiero jak się nie uda, na przykład po miesiącu zrobić kontrolę USG, na jakim etapie jest, prawda, postępy leczenia. I dlatego ja potrzebuję tych badań laboratoryjnych, jak i obrazowych, żeby kontrolować postępy, prawda, naszego wspomagania leczenia czy leczenia. Bo często też dobieram moje receptury do leków, żeby działały w harmonii również z lekami syntezy chemicznej. Nie odstawiamy jak najbardziej leków, tylko dopasowuję się moimi recepturami do tych, prawda, zalecanych przez internistę czy specjalistę. Czyli wtedy łatwiej jest zdrowieć, jeżeli łatwiej jest pani zdrowieć, wspomaga. Jak najbardziej łatwiej jest zdrowieć, dlatego że leczymy głównie przyczynę choroby, która doprowadziła do tego schorzenia. Leki syntezy chemicznej są dobre do łagodzenia objawów, prawda? One też często jak gdyby wymuszają na organizmie pewne zachowania w narządach, jak obniżanie ciśnienia, spowalnianie akcji serca. To są takie wymuszone rzeczy. Albo na przykład leki moczopędne, które wymuszają, prawda, tą diurezę, jednocześnie nadwyrężając same nerki. Jeśli ktoś już ma problem z nerkami i nie potrafi
oddawać tego moczu, ma na przykład wodoner, czy ma zastój, czy ma nadciśnienie, wówczas też leki moczopędne są przypisywane, bo to zależy z jakiej przyczyny jest nadciśnienie. No a na przykład w przypadku leków moczopędnych, one również no, te nerki osłabiają po latach stosowania, te nerki będą coraz słabsze. Leki diuretyczne wymuszają na nerkach diurezę, prawda, i osłabiają funkcję nerek z czasem. Kreatynina rośnie, EGFR, czyli przesączanie kłębuszkowe, spada i trzeba wsparcia udzielić takim osobom, prawda, dobrać takie rośliny, które zregenerują nerki, wzmocnią funkcję nerek, żeby te parametry wracały do normy, do prawidłowych wartości, a człowiek zdrowiał. W przypadku na przykład nadciśnienia leczymy również przyczynę tego nadciśnienia i wcale nie przeszkadzają leki syntezy chemicznej, które są no, często mile widziane, dlatego że one poprzez to wymuszanie, dopóki jak gdyby złapiemy tą przyczynę i organizm oczyści się, będzie możliwość zadziałania na przyczynę choroby roślinami, to potrzebujemy tego jeszcze efektu tych leków chemicznych w sztucznym obniżaniu, prawda, wymuszaniu na organizmie pewnych zachowań, czyli na przykład spowalnianiu akcji serca przy szybkim biciu, przy arytmii też, żebyśmy mieli czas na zadziałanie na przyczyny choroby. Na przykład przyczyną może być śluz, może być zanieczyszczony organizm, mogą być blaszki miażdżycowe, a tego się nie rozpuści tak po prostu od razu po podaniu, znaczy tabletkami. No są nawet takie wlewy w medycynie akademickiej dożylne, które rozpuszczają złogi w żyłach. Tylko że to nie jest powszechnie praktykowane, stosowane, ale możemy, tutaj trzeba na pewno dietę zmienić, żeby nie dokładać sobie, prawda, nie dolewać oliwy do ognia, bo często są też stenty zakładane przez to, że są zwężenia w tętnicach, w naczyniach. I przez to jest stentowanie, żeby ta krew płynęła, żeby nie było nawet tegoż nadciśnienia. Natomiast jeśli są gdzieś tam zwężenia, które można zbadać, no to można zbadać w tych grubszych naczyniach. Nie mamy możliwości takiej, żeby szybko zbadać, bo to są, oczywiście są takie specjalistyczne badania, natomiast to już jest zaawansowana technika, prawda, trzeba iść do specjalisty, żeby coś takiego przebadać. Natomiast takie podstawowe badania, one wykażą na przykład blaszki miażdżycowe w aorcie. To jest podstawowe badanie. Albo w tętnicach szyjnych. Jeśli widzimy tam blaszki miażdżycowe, zwężenia w przypływach, to można się spodziewać, że wszędzie w organizmie są blaszki miażdżycowe, bo to są takie charakterystyczne punkty, gdzie się bada, prawda, czy jest miażdżyca, czy nie. Oczywiście poziom cholesterolu, jak i homocysteiny jest ważny, gdyż homocysteina wskazuje na lepkość cholesterolu. Bo może być podwyższony poziom, ale homocysteina może być niższa, bo cholesterol może być również ze stresu podwyższony lekko, tak samo jak glukoza, co w konsekwencji może doprowadzić również do cukrzycy, do rozwoju cukrzycy. I tutaj też jak gdyby kładę nacisk na ustalanie, skąd się wzięło schorzenie, co doprowadziło do tego schorzenia. I wizyta pierwsza, właściwie to już w standardzie, trwa 4 godziny. Trzeba sobie, a ludziom się wydaje, że to takie godziny proste, szybko się zioła przepisze, a to trzeba dopasować, bo pani tyle przyjmuje pacjenta i jeszcze recepturę przepisuje. Oczywiście, więc na takiej wizycie czeka nas, proszę państwa, zazwyczaj bardzo dużo intensywnej pracy po obydwu stronach. Otóż wywiad jest gruntowny. I na przykład mnie interesują objawy czy choroby przebyte, często nawet z dzieciństwa już, bo na przykład kłębuszkowe, ostre zapalenie nerek, czy odmienniczkowe, przebyte w wieku dziecięcym, powiedzmy w wieku 4 lat, 6, 8, wyleczone, zaleczone, odbija się na pewno na stanie tych nerek, które już trzeba co jakiś czas kontrolować. I
przyszłości, na przykład po 20 latach z tego stanu może się rozwinąć choroba autoimmunologiczna, jak na przykład toczeń, jak na przykład Hashimoto lub inne choroby autoimmunologiczne. A często ludzie chorują na to Hashimoto i nie wiedzą, co zrobić. Oczywiście i dlatego należy przeanalizować całe życie tak naprawdę tego pacjenta, żeby zrozumieć po nitce do kłębka, skąd to się wzięło, a czasem na przykład jakieś pokarmy w diecie potrafią podsycać tą chorobę, żeby je odciąć, bo człowiek leczy się u doktora Google'a przysłowiowego, dobiera sobie sam dietę i nie rozumie, że jego organizm jest, on jest indywidualnością. O jednym lekarzu z Wrocławia, który nie przyjmował osoby, która leczyła się metodami naturalnymi. I później, jak pani wspomniała, ordynator szpitala dzwoni do pani, żeby pomóc. Ten sam człowiek i to sukces był, prawda? Tak, to był sukces, dlatego bardzo... I satysfakcja dla pani. I satysfakcja dla mnie, jak najbardziej. Serdecznie, gorąco pozdrawiam wszystkich z medycyny akademickiej, profesjonalistów, fachowców, prawda, specjalistów. I chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do współpracy, do poznania zasad medycyny naturalnej, bo to nie jest wyczytane z Google'a. Trzeba mieć specjalistyczną wiedzę, żeby się również wypowiadać w kwestii medycyny naturalnej, przedstawiając siebie jako eksperta. I na przykład czasem widuję takie wywiady, gdzie lekarz medycyny akademickiej na przykład niepochlebnie wypowiada się o medycynie naturalnej, że to jest nieważne, że to nic nie znaczy, że to żadnych efektów nie przynosi. To ja mam takie pytanie do tego typu specjalistów, czy macie Państwo odpowiednie wykształcenie w tym właśnie zakresie, w tym kierunku medycyny naturalnej, bo każdy powinien wypowiadać się jako ekspert publicznie o rzeczach, które on jak gdyby reprezentuje sobą, swoim życiem, swoim zawodem, gdzie ma doświadczenie, prawda, zdobyte, bo pani ma nie tylko studia. Wykształcenie, ale również chyba powinna 10 lat praktyki. Jak to najbardziej. Jest ważne. I dlatego dla mnie na przykład taki ekspert, który opowiada o medycynie akademickiej, ja z przyjemnością słucham takiego człowieka, bo on wnosi coś nowego w moje życie. I pani ma pokorę odpowiednią. I jak każdy najbardziej powinien mieć. I zainteresowanie tematem. Jestem bardzo otwarta na współpracę i serdecznie zapraszam i zachęcam, bo również z zakresu medycyny naturalnej poczyniłam wiele odkryć, o których opowiem systematycznie, będę opowiadać w następnych odcinkach. Bardzo chętnie będę współpracować z naukowcami, gdyż potrzebuję w tej kwestii również wsparcia, prawda, bo nie jestem alfą i omegą i musimy się uzupełniać, proszę Państwa, jak gdyby łączyć naszą wiedzę, nasze doświadczenia i tworzyć coś pięknego, prawda, dla ludzkości, dla nas samych, żeby potem nasze dzieci i wnuki były dumne z nas, prawda, że nie byliśmy tak zwanymi antypostępami i nie tępiliśmy medycyny chemicznej czy naturalnej bezpodstawnie. I tutaj wracając do tematu, który jest dla mnie mocno emocjonujący, kiedy eksperci od medycyny akademickiej wypowiadają się niepochlebnie o medycynie naturalnej. Otóż wyłącznie osoba wykwalifikowana z zakresu, porządnie wykwalifikowana z zakresu medycyny naturalnej jest wiarygodna w takich osądach, wyrokach, jak i osoba z medycyny naturalnej nie powinna się wypowiadać o medycynie akademickiej, dlatego że ona nie ma wiedzy wystarczającej w tym zakresie. Można mieć jakąkolwiek wiedzę, ale jakakolwiek wiedza nie czyni eksperta z człowieka. A pacjenci, którzy są zadowoleni z pani praktyk leczenia ziołami, wspomagania, to są potwierdzeniem na to, że ta specjalizacja jest ważna. Pani Maria, myślę, że na następnym odcinku powiemy o wpływie emocji na zdrowie. Dzisiaj kończymy. Państwa moim gościem była pani Maria Sędziak, specjalistka od medycyny naturalnej.
Dziękuję bardzo za udział w studio i zapraszam na następne odcinki i Państwa na słuchanie, na oglądanie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.